Piąty jarmark garncarski w Nowogrodzcu to dobry moment na uhonorowanie tych mieszkańców gminy, którzy w ostatnim roku swoimi działaniami promowali gminę. Od wielu lat dla naszych mieszkańców w kategoriach indywidualnych czy grupowych, myślę o przedsiębiorczości, o kulturze, o pracy społecznej, o wielkich osiągnięciach, które nasi mieszkańcy w danym roku osiągnęli. W związku z tym spośród mieszkańców nagradzamy w zasadzie w czasie kulminacyjnym, tuż przed zakończeniem świąt gminy, i cieszymy się, że po prostu nie brakuje nam kandydatów, kandydatek, którzy spełniają te kryteria konkursów, a one są bardzo ostre. Statuetki wręczono w niedzielny wieczór na scenie w Nowogrodzieckim Rynku. Kapituła wyłoniła nagrodzonych w następujących kategoriach. Przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo wielobranżowe, handlowo-usługowe Mirosław Malcher. Edukacja, nagrody indywidualne Marcelina Król oraz Jadwiga Skrok. Nagroda grupowa, szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Gierałtowie, uczniowie klasy trzeciej. W kategorii kultura, nagroda indywidualna dla Urszuli Anioł, grupowa, koło gospodyń wiejskich w Wykrotach. Sport, indywidualna Tadeusz Zarzycki, grupowa, rugby klub Warios, Nowogrodziec. Działalność społeczna, indywidualna Krystyna Tomaszewska, grupowa, Rada Sołecka wsi Godzieszów. Przyjaciel gminy, Christlich Soziales Bildungswerk Sachsen. Nagrodą specjalną zostali wyróżnieni Kacper Szwed oraz Milena Konieczna. Dziękujemy, życzymy wielu, wielu sukcesów i poprosimy wszystkich fotografów o zrobienie wspólnej pamiątkowej fotografii.